Jupi, ale ten niezidentyfikowany obiekt latający z Carrefoura fajnie zapierdala i w dodatku wydaje takie same dźwięki jak mój sąsiad podczas srania. Mam taką podnietę, że aż mi się usiorek sflaczał. No dobra, koniec tych przyjemności, trzeba by coś rozjebać sąsiadowi, bo lekarz zalecił mi wyładowywać stres na meblach tego człekokształtnego głowonoga. Orzesz ty w sznycel, jak śmiesz ty niezdarny bydlaku, zaufałem ci, a ty nie wykorzystałeś. A puszczaj, przepraszam, to nie było do ciebie. Co ten morszczuk znowu za zwody odpieprza na moim balkonie? Jak ja tam gdzieś zobaczę białe plamy nieznanego pochodzenia, to mu chyba łeb udupię. Patrz na to, warchlaku, prawie go nie rozjebałem. Co mnie to obchodzi? Jak mi tego nie rozwalisz, to co innego, jak zwykle. A to co? Mówiłem ci, żebyś mi się nie spuszczał do mojego własnonożnie robionego wełnianego kondona. Sorry, myślałem, że to twoja pasta do zębów, hech. Ty, patrz, jakieś coś poruszowuje się pod dziennikiem zachodnim. O ja jebie, to jakiś byt niematerialny. Złapać tego nie idzie. A mówiłem ci, żebyś mi tu duchów nie wywoływał. Potem dzieją się tu niewyjaśnione rzeczy, które się nawet pierdolcologom nie śniły. Czuję w tym pokoju jakieś siły nie z tego świata. Czuję coraz wyraźniej. Sorry, to ja się zjebałem. Ty jebana świnio, o fuck. Co tu robią moje ciuchy z Biedronki? Złodziej pieprzony. Ale fajne dzwoneczki, to się wiesza na kutasa? Nie, wkłada się do dupy jako czopki moczopędne. Się głupio pytasz. No i git, jeśli znowu zjawi się tu ta niematerialna istota, to będziemy o tym wiedzieć. Mogę wracać do robienia mojej pracy na technikę. Jak się postarasz, to omże przejdziesz w końcu do tej piątej klasy podstawówki, bo kiblujesz już od 20 lat. Morda, to coś znowu tu jest. Boję się. Cicho, patrz, to jakiś znak. Co tam pisze? Oddajcie mi moją rentę. Co do chuja? To chyba duch twojej babci, co i znawszy rentę podpierdalałeś. Ale moja babcia żyje. Jak to żyje? Zaglądałem do trumny i wyglądała całkiem nieźle. Zobacz, ale wielka dziura. Przypomina mi otwór w twoim półżytku. Zamknij żuchwę. Jakbym miał taka dupę jak ty, ryj, to bym się wstydził trać. Bardzo śmieszne. Za to twoja stara słodzi gorzkie żale. Haha. A twoja stara jak dorośnie, to zostanie owocem jego beli. A twoja stara jest fajna. Teraz pałka się przegła. Tak ci przykurwie, że się rzęsami nakryjesz. Ten zasysacz bytów niematerialnych z Ghostbusters zaraz wez się twoją babkę i wreszcie będzie spokój. Chyba ją mamy. Coś ta twoja babcia tłusta jest. Mówiłem jej, żeby tyle salcesonu nie żarła. Dobra, już nie pierdol, otwieraj ten sarkofag i bierz tą paczkę. No, to możemy zaczynać autopsję twojej babci. Pacjent, Gizela Cipior, wiek 82 lata. O kurde, co to za hasie? Babciu Gizelo, gdzie jesteś? Wiedziałem, że nie można ci i ufać. Ty i te twoje pojebane pomysły. Ten zasysacz bytów firmy Delecta to też jakiś złom jest. Wow, krakowska podsłuszana. A tak się dzisiaj rano zastanawiałem, kto mi zajebał mojego wuszta. Nic więcej, twoja babcia to niezła cwaniara. Widać, po kim odziedziczyłeś pierdolca. Nie no, zaraz ci strzelę w ten niemyty pyszczek. Jak to niemyty? Byłem przecież rok temu w kałuży. Mam pomysła, podpierdolę ci trochę tej uszczelki. Pójdzie na zanętę. Mam nadzieję, że twoja babcia lubi gołdę. Nie, ona lubi tylko salceson i parówki kutaski. Chuj tam, jak nie lubi sera, to polubi. A to co? Chyba twoja babcia chce przeczytać gazetę. Pewnie ten artykuł o facetach z miesiączką. Ostatnio niezłe pierdoły piszą w tym dzienniku zachodnim. O fak. A gdzie serek? Twoja babcia umie posługiwać się telekinezą. No to teraz się wkurwiłem na maksa. Gdzie jesteś, suko? Pokaż się, bo ci nie puszczę pornoli na Cartoon Network. Ta pułapka na szczury powinna schwytać twoją niewyżytą babcię. Shit, za duży kloc. A mój pryszcz. Boli, mamo. Ha, dobrze ci tak, paszczurze. Wgryzł mi się w palec. Puszczaj do ciemnej ciasnej. A to co za wichajster? To moja elektryczna obciągarka, idioto. No, ładny model. Mogę wypróbować. Co za ułom. Tam się wkłada pytona, a nie paluchy. Ale co ja ci będę tłumaczył? Ty nawet nie masz co wkładać. Mam, pokażę ci. Spierdalaj pedale z tym twoim frędzlem i bierz się do łapania babci Gizeli. Spoko, zaraz cię uwolnię z tej żelaznej pułapki. Moja obciągarka poszła się kochać. Ale co tam, dasz mi twój wibrator z funkcją likwidowania owsików i będziemy kwita. Spadaj leszczu. Bierz mój odtwarzacz MP3, zaraz przedstawię ci mój iście szatański plan. Tym odtwarzaczem łapię muchy i mole na śniadanie, więc pewnie i na babcie Gizele się nada. Wkładamy kawałek gołdy i czekamy. Strzeż się, babuniu. Ty patrz, a pomocy Boże ratuj, co się stało, paznokieć mi się złamał, no ja pierdzielę, no comment, coś się ta twoja babcia nie pojawia, idę obczaić w sytuację, nie idź tam, nie mogę cię znowu stracić, co jest kurwa, gdzie moja uszczelka, niech to chuj, twoja babka brała lekcję u Chucka Norrisa czy co, chyba tak, patrz, jeszcze nasrała w środku, nieładnie oj nieładnie, dobra, ja się poddaję, babciu, możesz zostać, ale tylko spróbuj mnie podglądać jak grucham trzepę, a ubiję, wezmę tego gumowego pytona.
Kinga i przyszlifuję do tej drabiny. Sąsiad się chyba nie obrazi, jak pożyczę sobie kawałek jego rynny z gównoflandu. Tu się przywiąże kawałek goldy i git. No, robota idzie jak złe ptaczki strzelił. Wkładaj to do mojego nocnika. Wow, skąd go masz? Na złomowisku za darmo dostałem. Ta, dziś za darmo, to ci nawet żona dupy nie da, a ja i moja mózgoczaszka. Nie płacz. W plusie są darmowe weekendy i wieczory. Tu putup jest tam kto? Zamknij maskę i pomóż mi zdjąć tego obsranego nocnika z głowy. Wow, 5 zł. Teraz mi starczy na wino marki Sperma Szatana. Jeśli myślisz, że będę cię potem najebanego spod monopolowego do domu zanosił, to się cienko mylisz. Milcz pierdolony bambusie. Obczaję teraz, czy to gówno działa. Ta, wciulij na Juli. Zapomniałeś o tym owsiku. Przywiąż go i nie ruszaj się. Go, go, Power Rangers. Orzesz ty i prawie miłe podciąłeś. O to mi chodziło. Patrz, odetłeś mi knuta z mojej mycki. Zaraz ci zrobię z dupy jesień średniowiecza. Nie panikuj, weź Deprim. Chyba Sreprim. No, patrz, zreperowałem ci myckę. Co się mówi? Dziękuję, pierdolcu. Niewdzięczna suka. Podaj mi teraz mój serek Golda, który wydłubałem sobie spod napleka. Lol, twoja babcia chyba rok nie jadła. Wsysa ten ser jak ty grzybki i halcynki. Spierdalaj. Pora uruchomić nasz nowy wynalazek do karmienia zmarłych babci. Frankenstein to przy nas skurwysy. No, muszę powiedzieć, że podnieciłem się jak arab podczas kursu pilotażu. Wszystko jest gites malines halines. Sprawdźmy, czy wszystko działa jak natura chciała. Wybornie. Nakarmiliśmy twoją niepełnosprytną babcię Gizelę, nie rozwalając przy tym niczego. Oprócz twojej rynny. Jakiej rynny? Nieważne. Energol, to wymarzona szkoła, takiemu poziomowi nikt nie podoła. W tej szkole się nauczysz tego, czego nie wyniosłeś z podstawówki. Będziesz miał na lekcjach też powroty do zerówki. Nowe umiejętności tutaj szybko opanujesz, a najczęściej będzie to, co dawno już umiesz. A gdy ją skończysz, to czeka cię praca, na pewno gdzieś będę łopatą machał.